Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w God of War Wstąpienie lub też God of War Ascension, jak to tam woli. Tutaj, no nie, błagam, powiedzcie mi, że nie będzie się cały czas wyświetlał ten monit. Masz tę nadzieję, że nie. Dobra. Wiadomość od skryby Hekaton Heira. Popadam w szaleństwo. Ares zasięgnął rady Furii Alecto. Nie mają serca dla własnego syna. Ból Orkosa odbija się echem w mojej komnacie. Hardkorowo. Nice, jeszcze dwa piórka i maksymalna magia. O, chyba 300 z tej skrzyni wypadło. Quite noise, quite noise. A no tak, bo to było zniszczone, tylko poszliśmy, teraz idziemy tędy. Jakiś typ chyba martwy. Tutaj pusto. Dobra. Pierdolej ten pieprzony monit. Czy on na kręcenkach nie znika? Jak to wygląda? Obserwowałem cię od wielu lat. Kiedy byłeś jeszcze chłopcem, dostrzegłem coś. Nawet kiedy straciłeś brata, nie dałeś się porwać emocjom. Ta tragedia tylko cię wzmocniła. Ciężko pracowałeś nad sobą. A teraz, Kratosie, udowodniłeś światu, że jesteś naprawdę wielki. Służyłeś bardzo dzielnie. Pierścień. To dzięki tobie zwyciężyliśmy. Więc dziś możemy cię uznać za jednego z nas, ale przede wszystkim za najwybitniejszego generała Sparty. Więc jest dla ciebie coś ważniejszego niż ambicja. Ale cwana próba, nie? Dobra, nie. Moment. Dajcie mi tutaj opcję. Od checkpoint, bo będzie mnie tylko wkurwiał ten monit. Czy jak od checkpointa to zrobię, to czy ten monit zniknie? Nie. No ja pierdolę. Ile to tak będzie tutaj tkwiło? Mana i życie. O, tu byłby kolejny z tych itemów specjalnych, a konkretniej to. Konkretniej byłby to. To. Byłaby to opończa Orkosa. Orkos nosił ją, kiedy był więziony i torturowany za to, że sprzeciwił się swojej matce, broniąc stronę wybroczni Aletii. Powoli uzupełnia wskaźniki zdrowej magii. Dobra, czy ja chcę to użyć? W sumie mogę. To się potem dostęp chyba i tak zamyka, więc... lepiej wziąć, żeby się miał odmordować. Tutaj nowy wróg. Dźgnięcie empusy, zabicie empusy w ten sposób zawsze da kulę magii. No, niewiele, ale zawsze coś. Okej, to był ten jeden wróg tylko. I dalej przejście. Jezu, ten monic nie może w końcu zniknąć z łaski swojej, zaczynam już naprawdę wkurzać. O, a nie, dobra, jednak się otworzyło przejście, czyli zmarnowałem okazję. Żeby za darmo sobie skrzynki wyciągnąć. Szkoda. No dobra, trudno się mówi. Na razie.
Wchodzimy na górę. O, proszę, i tu mamy możliwość zobaczenia naszego koleżki z trochę większej perspektywy. Co ty jest miecz? Okej. To. Maczu! Czasero to tak. Naprawdę tego spróbowałem. Jeden zużyty, drugi odzyskany. No i pyk, wracamy, jak gdzie byliśmy. Dobra, to sobie jeszcze zostawię na po walce z nimi. Troszeczkę piorunu! O, dobra, teraz na... O, super! Teraz to z łaski swojej zniknęło! Oh, come on! Dobra. Okej, okay, teraz odnawiamy tę... drugą rączkę. No właśnie, całą tę... znaczy drugą, te drugie ramię właściwie, powiedzmy, nie? Ale całe te lokacje, gdzie już byliśmy. A to jest zabawne, czy zabawne, to jest fajne w tym jest to, że my nie odnawiamy tylko tego do stanu, w którym my byliśmy, do stanu, w którym to było, kiedy my potem chodziliśmy, tylko my to odnawiamy do totalnego zera, jakie to było kiedyś. To jest naprawdę fajne, ale z drugiej strony trochę aż... Co? Ej, no wcisnąłem! Czemu nie złapał? Ale wiecie, o co chodzi, nie? Żeby to dawało do totalnego zera, jakie to było kiedyś, a nie tylko do stanu, w jakim jakie to było, kiedy Kratos już po tym chodził. Historyczny obrót kamery. Tutaj łepetyna jeszcze z bliższego kąta. Wróć kąta z bliższego ujęcia. O, a tutaj wchodzimy tu, gdzie byliśmy już wcześniej. Tu jest właśnie kolejna zniszczona skrzynka. A mnie trochę orbów. O, już mam 5000. Dobra, ta skórka, nie pamiętam, gdzie się szło do sekretu, a gdzie się szło do... gdzie szło fabularnie. A okej, okay, dobra, to nie ma sekretu, to jest po prostu jedno przejście. Spoko, ale mamy już 5000 tych. Już 5000 orbów mamy. Zobaczmy. 12500 na obrażenia, albo 4000 na magię do lodu, albo całe 5000 na magię do Hadesa, albo na ulepszenie amuletu. No szczerze mówiąc... jakoś mega ten amulety mi się nie przydaje. Po prostu służy tylko po to, że wiecie, zaslowować typa i tyle. Chociaż z tego co pamiętam, drugim levelu taką bańkę jeszcze tworzy wokół celu, która dodatkowo spowalnia wszystkich w zasięgu, no ale... no, odpuszczę go sobie i wezmę sobie właśnie magię do duszy Hadesa. Okej. Okay. Kręga Hadesa, żywioł wymaksowany. I taka magia odblokowana. Dobra, tak zobaczmy z góry, jakby to wyglądało. Tutaj... to, a nie, dobra, tam muszę iść tak czy siak. To. Zobaczymy. Jesteśmy w komnacie męczennika. No, który jak widać, no... śmierć miał bolesną. Krótko mówiąc. Tutaj sugestywny rzut kamery, gdzie mamy wyjść.
Dobra, na start trzeba uwolnić, z tego co pamiętam, tego gościa. Dobra, tu jest wszystko spoko. No i właśnie, tu muszę użyć amuletu, żeby to tutaj zniszczyć i uwolnić tego gościa. Teraz muszę go złapać, żeby sobie to dociągnąć na górę. Ale żeby on nam nie spadał za szybko, no to musimy go w tym miejscu zahaczyć. Tak będzie chyba dobrze. No i dobra. Mamy go. I tutaj bierzemy te ciało. I tu był jakiś guzik. Chyba tutaj. Znaczy guzik. No taka większa platforma po prostu do zrzucenia. Że to musielibyśmy ogarnąć za chwilę, bo tak, najpierw trzeba go zrzucić tutaj, żeby to podjechało nam wyżej. Teraz zabieramy tego gościa i go sobie tutaj zrzucimy na ten przycisk, żeby właśnie móc przejść dalej. No, bo normalnie jakbyśmy na to teraz wskoczyli, to te ciało by nie wytrzymało naszego ciężaru razem z tym, no i by się po prostu urwało. A tak właśnie dzięki tamtemu drugiemu ciału, które sprawia, że to spód podtrzymuje to dalsze przejście, no to możemy przejść normalnie tutaj. A patrzcie, jak cwanie schowana biała skrzynka. Trzecie oczko Gorgony, lubię to. Wiadomość od skryby Hekatonheira. Gniew sióstr nie ma granic. Szukają wojownika o białej skórze. Pięść Aresa musi wrócić do swego pana. Nie można złamać przysięgi. Ciekawy tytuł. Pewnie jeden z wielu, z których Kratos nie do końca jest zadowolony, że zyskał. Trzeba to koniecznie gdzieś szybko zapisać. Zapisać. Muszę to zapisać. Muszę zapisać. To ty jesteś Spartiatą, który mówił Orgos, prawda? Muszę to koniecznie zanotować. Muszę to koniecznie zanotować. Co wiesz o strażniku przysiąg? Wiem, że w końcu dopadła go karma. Mówią, że był pierwszym naznaczonym, lecz jego ojciec bardzo się na nim zawiódł. To byłem pierwszym, którego osadziły tu furie. Spójrz, to ja prowadzę kronikę. Orgos narodził się tutaj. Jego matki, one, cóż, kiedyś były kiedyś sprawiedliwe. Srogie, choć sprawiedliwe. To mogło mieć coś wspólnego z Aresem. Nie wierzę, tak go potraktowali. O, własnego syna. To nie jest powód, by zdradzać własny ród. Dokonał zdrady? Brzmi znajomo, prawda? Ale on zrobił to dla ciebie. Nie prosiłem o pomoc. O ile się nie mylę, otrzymałeś ją. Nieprawdaż, Spartiato? Będziesz świetną ozdobą mojej kroniki. Widać, że temu typowi naprawdę się nudzi, skoro postawił jebnąć sobie kronikę nawet na papierze, tylko ścianach swojej celi i częściach swojego ciała. I to jest właśnie skryba Hekatonheira. Był pierwszym śmiertelnikiem uwięzionym przez furię za złamanie przysięgi krwi. Aby nie postradać zmysłów, zapisywał informacje o siostrach i ich planach. Tak, ale mam pytanie, skoro on tutaj cały czas siedzi, nie? To skąd te kartki od niego rozsiane po całym tym więzieniu? Bardzo dobre pytanie. Popatrzcie to. Tu widzę, że to jest wewnętrzne ręki. A to, w czym my chodzimy, to jest kość. Tylko wydrylowana. O, i znamy to miejsce. Zaś syrenka. Yeah.
A dobra, chodź. Oni wleźli poza zasięg. No, dajesz. Wracaj do zmysłów. Chodź. O, Gorgona once again. Ale nie było przez jakiś czas. Gdzie, kurde, gdzie? O, dałoby się. Hop. Hop. O kurde, serio oberwałem. Nas to oczywiście nie powstrzymuje. Dobra, zaś to. Tego właśnie, przez to, że to naprawiliśmy, to trzeba teraz trochę przyciągnąć. Ale to oczywiście nie jest żaden problem. W końcu Kratos jest silny jak Tur. I to co najmniej. To jest wręcz najlżejsze określenie, jakim można powiedzieć, co można powiedzieć o Kratosie. Skoro. Jeśli pamiętacie pewną walkę z God of War 3, był w stanie walczyć z typem, który jest kurwa 300 razy większy od niego i jeszcze kurwa od go odpychać z siebie. Także... No parę to on ma w chuj. Okej, okay, mamy tutaj znowu to miejsce. I tutaj, jeśli mnie pamięć nie myli, powinno być drugi powrót do właśnie przeszłości. Tylko to za moment. Najpierw tutaj. Kolejna wiadomość od skryby Hekatheira. Orkos zbiegł, chce zdradzić własne matki. Przyszedł do mnie przed świtem. Powiedział, nie można uciec przed wzrokiem wyroczni. Jej spojrzenie pali prawdą. Okej. Okay. Druga furia po raz drugi. Skoro nie wabią ci ni cielesne pokusy, ni obietnice chwały, zostało tylko jedno. O Jezus, nie! Kurde, pomyliłem kolejność! Jezu!
Znaczy kolejność. Pomyliłem guziki na padzie, bo mi się X skojarzył z Xboxem teraz. A tam X, na Xboxie X jest tam, gdzie jest ten. Jest tam, gdzie na PS jest kwadrat. Kurde, to się teraz sam zrobiłem, no. Do odhaczania tylko. Skoro nie wabią ci ni cielesne pokusy, ni obietnice chwały, zostało tylko jedno. Dobra, teraz się nie dałem. Dobra, to dalej, to dalej. Ciekawe, co to w ogóle jest, nie? To jest jakaś projekcja, magia? Nieważne, że mój syn dał ci tę swoją zabawkę. Zdradzi cię twoje serce. Kratos czuł, że jest blisko. Blisko czasu, gdy złudzenia nie będą miały nad nim władzy. Czasu, gdy furie zostaną pokonane. A on sam uzyska wolność, której tak pragnął. Im szybciej miniemy wyspę Delos, tym lepiej dla nas. Ponoć jest przeklęta. Niestety nie możemy opłynąć Delos. Archimedes wybudował ten posąg ku czci Apollina. Po co przybijamy do tej przeklętej wyspy? Poszedł. Opuśćmy to nędzne miejsce. Szybko! Bo i nas dosięgnie klątwa! Okej. Okay. Jesteśmy na Delos. Czy tu mogłem? Nie, tego nie mogłem zniszczyć. A tu? Niestety też nie. Ale tu już widać pierwszego typa zabitego przez satyry. I chyba jednego z ostatnich żywych ludzi w tym miejscu. O! Okej, okay. Miecz za free, a to akurat lubię. Hono. Nie skrzynię tylko tego typa. Dobra. Okay, teraz piorun. Yeah!
Tak, ze wszystkich miałeś walnąć akurat w niego. Dobra, teraz poproszę o drugi miecz, który tak ładnie został mi tutaj postawiony przez samą grę. Łap. Chleba. I... Hadio! No i dobra, to powiedzmy, że jakoś wyszło, no ale i tak wyszło gorzej niż bym chciał, żeby wyszło. To szkoda tej dużej powtórki, no ale mamy zapis, więc dobra. Zbadanie kwestii tego ciała i dalszą wędrówką zajmiemy się w kolejnym materiale. Ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy w God of War wstąpienie. Cześć!